Dzień dobry. Dzisiejsze nagranie to trochę nagranie na życzenie pod tytułem Archetypy męskiej energii. Pytanie takie dostałam od jednego mężczyzny, który ogląda mojego YouTube'a, więc dzisiaj powiem o męskiej energii przez pryzmat tak zwanych archetypów. Zatem zapnij pasy i zaczynamy. O czym dokładnie powiem? Czym jest światło i cień akurat męskiej energii przez pryzmat archetypów? Archetypy to takie pierwowzory, prawzory pewnego typu zachowań i będą po prostu tutaj stanowiły pewien model dla nas w tym wszystkim. Jak rozpoznasz jego cień i ty, mężczyzno, jak rozpoznasz swoje światło i swój cień i co zrobić, aby przekształcić cienie w światło? No więc o jakich aspektach męskiej energii czy jakich archetypach męskich powiem w kontekście właśnie światła i cienia? Powiem o ty, mężczyzna, jako kochanek. To jest oczywiście pojęcie nie tylko seksualne, ale też pojęcie takiej wewnętrznej postawy. Ty, ojciec, ty, święty, ty, wojownik, ty, mędrzec, ty, chłopiec i wreszcie ty, król, ty, Bóg. Więc zaczynajmy od kochanka. Czym jest mężczyzna, jeśli chodzi o archetyp męski w roli kochanka? W czym jest w tak zwanej strefie swojego światła? Jest absolutnie tutaj mowa o namiętności, o seksualności. Mężczyzna, który docenia swoje ciało, jest wrażliwy, uwaga, na piękno, więc nie tylko chodzi o samo piękno seksualne, chodzi o też taką pewnego typu wrażliwość na piękno przyrody, piękno artystyczne, piękno materii. Rozumie i zna swoje cielesne moce, tak? I uwaga, szanuje swoją seksualność, to znaczy nie kupczy tym swoim ciałem, nie chodzi tu i tam, tylko wie, że jest wartościowa jako istota seksualna i szanuje swoją seksualność i traktuje seks jako istotną część relacji i jako wartość. W cieniu kochanek, oczywiście, to jest światło tego kochanka, tego aspektu kochanka męskiego. W cieniu kochanek to napalony, dążący do seksu od początku relacji. Tak? To jest bardzo często taki przejaw, właśnie skupienie się tylko i wyłącznie na seksie, byle zaliczyć więcej, byle pokazać swoją pseudomęskość przez to, że mamy wiele kobiet w łóżku. No niestety to jest właściwie archetyp kochanka w cieniu, pewnego typu niedojrzałości. Egoizm seksualny i egoizm w ogóle. To jest cień kochanka. Uzależnienie od seksu, czyli wszystkie seksoholizmy, to jest w cieniu tego archetypu kochanka. Również niedobór to jest impotencja, powierzchowność, czyli takie w ogóle funkcjonowanie bardzo powierzchowne, bez głębszej refleksji w sobie i uzależnienie emocjonalne. Ja tutaj opowiadam o pewnych możliwych potencjałach, więc jeśli widzisz to w sobie, to być może masz trochę kochanka z cienia, masz trochę kochanka ze światła, przyjrzyj się temu, jak to w tobie gra. I kolejny aspekt to ojciec. No właśnie, tu jest taki kawałek, który ja bardzo często też, kiedy mówię o nierównych relacjach, stawiam taką tezę, że wielu mężczyzn, którzy są zdradzani, nie mówię, że 100%, to mężczyźni, którzy są w nadmiarze, tego archetypu ojca i im się to myli właśnie z taką odpowiedzialnością i pełną męskością, ale przechodzą trochę w cień ojca. I w tym momencie nimi zainteresowane są i oni sami są zainteresowani dziewczynkami również z cienia. No ale mówmy o tym archetypie ojca. To jest taki naprawdę bardzo dobry zestaw czy cech, czy jakości. To jest właśnie bycie głową rodziny. To jest dbałość o innych, to jest odpowiedzialność za innych, ochranianie i dawanie wsparcia. Cudowne cechy, cudowne męskie, głębokie cechy, pewnie przy których każda kobieta się będzie czuła bezpiecznie, no i jednocześnie dające taką moc mężczyźnie, takie bardzo, bardzo mocne cechy. Natomiast w cieniu ojciec to właśnie robienie za kogoś, taki ratownik, ale też tyrania, czyli takie spektrum cienia takiego przesuniętego do mocnego, takiego cienia ojca, też właśnie pewnego typu tyrania, narzucanie swojej wizji, kontrolowanie. Umniejszanie innym, niewiara w ich możliwości, typu nie dasz rady, lepienie na swoją modłę, wychowywanie. To jest bardzo często
właśnie zachowanie ojca w cienia. Czyli często, kiedy jesteś na przykład ojcem, nieco masz i światła, i cienia tego ojca, możesz starać się ratować kogoś, ale ciemną stroną tego będzie też wychowywanie i lepienie, pokazywanie niemocy tej drugiej stronie, tej kobiecie. Bardzo często to jest ten układ, który ja dosyć często obserwuję i tak jak już powiedziałam, kiedy właśnie tego ojca jest w nadmiarze, szczególnie jeszcze ze strefy cienia, no to może być taka sytuacja, ja nie mówię, że to jest 100%, że możesz być zdradzanym, na przykład jako szef w firmie, robisz za ludzi, nadmiernie się poświęcasz, ratujesz, ciągle wybaczasz, no albo tyranizujesz, tak, i kontrolujesz wszystko i wszystkich i niczego nie chcesz wypuścić spod swojej kontroli. To też jest cień ojca. I teraz uwaga, trochę kontrowersyjny cień, bo niektórzy mówią, ale co ty, po co tam mówisz o takich jakichś kościelnych rzeczach? Ja mówię, nie, to jest po prostu pewnego typu archetyp, pewnego typu znowu zestaw cech, czyli święty mnich. Co jest światłem, czyli takimi jakby dodatnimi, wzmacniającymi aspektami tego, mianowicie zasady moralne, tak? Czyli taka umiejętność myślenia, czucia i posiadanie własnych zasad i wartości. To zdecydowanie jest w świetle, czyli mam jasny system swoich zasad, mam jasny system swoich wartości i po prostu się do nich dopasowuję, to znaczy one wypływają ze mnie i ja po prostu żyję tymi wartościami. Wtedy jestem ze sobą spójny. Święty również, ten aspekt świętego mnicha jest to uszanowanie dla tradycyjnych wartości i to, co jest ważne. I teraz uważaj, drogi mężczyzno, bo wielu z nas właśnie przepada w nierówne relacje i z jednej i z drugiej strony, dlatego że nie ma uszanowanych granic wewnętrznych. Jeśli masz na przykład coś takiego, że z jednej strony jesteś na przykład w roli takiego ojca, czy w firmie ojcujesz ludziom, czy ojcujesz swojej kobiecie i nie masz granic wewnętrznych, czyli będziesz mnichem trochę z cienia, to w tym momencie ludzie ci wejdą na głowę i będą ciebie nadużywać, tak? To ja od razu tutaj tak mówię, jak to się może w praktyce codziennej przejawiać. Teraz święty z cienia, kostyczność w podglądach, taki zesztywniały, trzymający się jednych zasad, niesłyszący, niewidzący innych opcji, możliwości, mała empatia wbrew pozorom u tego świętego mnicha z cienia, dlatego że trzyma się, ma taką swoją, nazywam to kostyczność w poglądach i jest mało elastyczny, żeby przyjrzeć się, jak pewne rzeczy mogą wyglądać inaczej. Trzymanie się zasad bez kwestionowania ich, czyli często robi coś, przestrzegam jakichś zasad, ale kiedy na przykład głębiej byś pomyślał, czy pomyślała, czy bym ci zadała na przykład pytanie, no dobrze, ale dlaczego to robisz? A co by mogło być w zamian? A jakie są ujemne strony trzymania się tych zasad? To nie bardzo wtedy ta osoba, kiedy ma dużo tego świętego mnicha w cieniu, będzie umiała na to odpowiedzieć. Po prostu idzie trochę jak koń, trzymając się pewnych zasad, nie kwestionując ich, nie myśląc. No to jest też pewna forma niemyślenia i bezmyślności. Osądzający, tyran moralny, tak? Czyli taki właśnie ma pryncypia, zasady, ale jest bardzo, bardzo osądzający, czyli albo pasujesz do jego zasad, albo nie, i wtedy w konsekwencji po prostu jest taką osobą bardzo, niby wydawałoby się umoralnioną, ale bardzo osądzającą. No i do tego też może dochodzić pewnego typu asceza seksualna, czyli tak to też bywa u mężczyzn. Czyli teraz odsunięcie seksu jako czegoś, nie wiem, niemoralnego czy złego. Myślę, że tego jest dosyć mało, ale bywa, tak? I albo było forsowane jako pewnego typu wartość, jak wiemy w chrześcijaństwie, no jak to się kończy, to wiadomo, tak? Masa energii na to poszła. I mój ulubiony kawałek, to znaczy mój ulubiony, lubię, cenię, szanuję wielu mężczyzn, którzy są, no tu prywatne uprawie, którzy mają naprawdę bardzo dużo mędrca, maga, wiedźmina. To jest po prostu jedna nazwa, używam trzech słów. Chodzi o właśnie archetyp mędrca, maga, odpowiednikiem kobiecym jest wtedy wiedźma. Czym jest mag czy mędrzec, wiedźmin w tak zwanym świetle? Przewodnictwo, mądrość, dojrzałość, odwaga, decyzyjność, dalekosiężne i wielowymiarowe myślenie, czucie. Intuicja, podobnie jak u kobiet, połączenie czucia i logiki, tak? Czyli mężczyzna czuje swoim sercem, umie to logicznie przełożyć na decyzję. Tutaj wchodzi też oczywiście później, to będzie dużo mędrca, tak naprawdę składa się na tego króla. Przytomność, wolność wewnętrzna, czyli
Manie własnego zdania, odczuwania, wiedzenie, kim się jest, czego się chce, czego się pragnie, głęboka świadomość siebie. To jest jak dla mnie archetyp właśnie mędrca, maga, wiedźmina, ale uwaga, ten archetyp, jak każdy inny, ma swój cień. To jest umiejętność manipulacji, to jest tak zwana fałszywa niewinność, to jest mizantropia. Mizantrop to jest taka niechęć do kobiet, mizantropia. Zamknięcie się na opinię i zdanie innych, trochę podobne jak do świętego w cieniu, ale tutaj raczej zamknięcie się na opinię i zdanie, a nie takie forsowanie swoich zasad. Czyli też taka trochę pewnego typu twardogłowość. Ja wiem lepiej, opinie innych są gorsze, głupsze, no bo ja jestem aż taki super mądry. Pogarda. Pogarda jest mędrcem. Właśnie w cieniu. Nadmierna wiara w swoje możliwości, chucpa i utknięcie w umyśle, czyli tak naprawdę bardzo duże intelektualizowanie, i to jest mędrzec, mag, wiedźmin z cienia, a odklejenie się od własnego przeczuwania czy czucia pewnego typu emocji. Natomiast nadmierne logiczne logizowanie, nadmierne, że tak powiedziałabym, utknięcie w tak zwanym umyśle, czyli wszystko musi być przewidywalne, kontrolowalne, stabelkowane, to jest mędrzec w cieniu. Nie odmawiamy tutaj inteligencji, natomiast ten mędrzec w cieniu, kiedy utyka tylko i wyłącznie w umyśle, nie pozwala sobie czuć, no to wtedy przejawia się właśnie jako cień tej postawy. No i kolejny tutaj bardzo często roztrząsany chłopiec. Ja śmiem niestety postawić taką tezę, że właśnie nierówne relacje. To bardzo często jest dynamika chłopca i matki, albo dynamika tatusia i dziewczynki. Oczywiście nie mówię o 100%, ale kiedy mężczyzna ma nadmiar chłopca w cieniu, no to na przykład ma tendencję do zdrady, do niepodejmowania decyzji, ale nie, jakby nie przyspieszajmy tematu. Czym jest chłopiec w cieniu? Czyli ten kawałek dziecka, w świetle, przepraszam, ten kawałek dziecka w nas. To jest ten kawałek spontaniczności, okazywania uczuć, ciekawość, pewnego typu taka niewinność, odkrywanie, zabawa, otwartość, pasje. I to jest ten kawałek chłopca, który myślę, że jest uroczy, dobry, fantastyczny w każdym mężczyźnie. Kiedy na przykład, nie wiem, 50-paroletni mężczyzna nadal lubi na przykład składać klocki Lego albo sobie skleja samolociki. To jest urocze, to jest naprawdę fajne, to jest ten kawałek chłopca, który powinien być, czy też jeździ na motorze, czy ma jakieś pasje. To jest absolutnie cudowny kawałek, który uważam, że każdy z nas powinien sobie pielęgnować właśnie tego chłopca, czy też dziewczynkę w świetle właśnie tej spontaniczności, okazywania uczuć, tego odkrywania, tej radości, tej zabawy. Natomiast uwaga, cieniem tego elementu jest unikanie odpowiedzialności, brak świadomości swojej odpowiedzialności. Czyli wszystkie te tego typu rzeczy, o których ja tutaj mówię bardzo często przy tych nierównych relacjach, tak? Kiedy na przykład mężczyzna zdradza, to jest unikanie swojej odpowiedzialności, to jest brak decyzyjności, brak świadomości konsekwencji swoich działań i wpływu swoich działań na innych, tak? Takie niemyślenie, taka właśnie, dobra, niech się dzieje, co chce, niech inni podejmą za mnie decyzję, ja teraz muszę się nakarmić swój ból, lęk, więc sobie znajdę kochankę, bo tutaj ta żona jest dla mnie zła. Nie stawiam czoła pewnym sprawom, nie stawiam granic i w tym momencie brakuje mi granic wewnętrznych i wtedy będę uciekał i wchodzę w rolę chłopca w cieniu i będę sobie tutaj zdradzał kompletnie bez konsekwencji myślenia o jednej, o drugiej i o sobie samym, jakie to przyniesie konsekwencje. Zależność, uwieszanie się na innych czasem jako element manipulacji. Tak, jeśli są mężczyźni, którzy dają się sponsorować, którzy chcą, żeby kobiety ich czegoś uczyły, tak? A on mówi, o, to ty mnie tego naucz, to ty bądź moją przewodniczką, to uważajcie kobiety na to, bo tak naprawdę to macie właśnie teraz do czynienia z elementem chłopca, ale w cieniu i tak zaraz się wmontujemy tutaj w rolę na przykład terapeutek i nauczycielek tego typu mężczyzn. Jak słyszysz takie zdanie, naucz mnie tego, zaopiekuj się mną, taki była taka piosenka w latach 80. zespołu Rezerwat, no to jest właśnie zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał, to jest śpiewka małego chłopca z cienia. Nie ze światła, nie ze strefy światła, a ze strefy z cienia. Również uwaga, drodzy mężczyźni, kiedy ty się godzisz na coś dla świętego spokoju, to tak naprawdę nie działasz z miejsca męskiej mocy, siły, z miejsca króla,
z miejsca wojownika, tylko działasz z miejsca chłopca w cieniu. Godzę się dla świętego spokoju, żeby nie stawić czoła problemom, nie stawić czoła, nie postawić granic, nie rozmawiać, nie komunikować się, a potem oczywiście łykasz wszystkie na przykład inwektywy na siebie. Ta kobieta, która cię, że tak powiem, dominuje, ona cię uczy tego, abyś właśnie stanął do dorosłości, postawił granice, postawił sobie własne cele i to, kim jesteś. No właśnie, cień chłopca to jest brak celu i kierunku w życiu. Słuchajcie, często, jak nawet można zadać mężczyznom, sobie samym też zresztą, bo ogólnie to jest ogólnoludzka, to jest pewnego typu infantylność, tak, kiedy nie mam celu i kierunku w życiu. Zadanie, co jest twoim celem, jakie masz ambicje, co dalej w życiu, jeśli dana osoba tego nie wie, czy mężczyzna, czy kobieta, no to praktycznie funkcjonuje jako wewnętrznie trochę jako dziecko. Nieporadność, pasywność, roszczeniowość. O, to jest tak, że mi się to należy, że ktoś powinien to za mnie zrobić. I do tego na przykład ofiara, czyli cały świat jest winny temu, że mi się źle dzieje. To kobiety są winne. To przez złe kobiety dzieje mi się źle. To przez pracodawcę dzieje mi się źle. To przez rynek dzieje mi się źle. To no, ofiara, czyli chłopiec w cieniu, to jest ofiara okoliczności. I również elementem chłopca z cienia jest impulsywność w reakcjach, tak? Czyli nieprzemyślenie, nieopanowanie wewnętrzne emocji, to jest impulsywność, to jest pasywna agresywność, to jest agresywność słowna, to jest obrażanie się, fochanie, to jest przerzucanie winy. Ja ostatnio rozmawiałam z jakimś tam mężczyzną, jak dla mnie to absolutnie, bo od razu chłopiec w cieniu, szybko to wykasowałam. Dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś? Dlaczego się nie odezwałaś? Czemu nie piszesz? Przy czym zakończyliśmy dzień wcześniej po prostu rozmowę i od razu jakby była jakaś pretensja, bo myślałem, że inaczej mi odpowiesz. No jak dla mnie były to odpowiedzi chłopca z cienia, więc pożegnałam się, życzę wszystkiego dobrego, bo no, jest to właśnie wypowiedź chłopca z cienia. Bardzo często my to możemy poznać po sposobie właśnie wypowiadania się. Brak decydowania o sobie samym, czyli wejście w taką sytuację, dobrze, no niech się samo rozwiąże. Właśnie często, gęsto chyba właśnie zdradzający mężczyźni, sorry, że to mówię, ale właśnie to jest absolutnie tam koncert chłopców z cienia. I ja nieraz to słyszałam, no właściwie to najlepiej bym chciał, żeby mi tylko coś się samo za mnie rozwiązało. Czyli nie chcę brać odpowiedzialności, chcę wyjść cały na biało z tego, a najlepiej niech te dwie matki, żona i kochanka się dogadają. No, to jest mniej więcej ten poziom funkcjonowania, więc właśnie, który skłania do nierównych relacji. I przedostatni, bojownik, to jest oczywiście, to jest ten kawałek akcyjności, szybkości, struktury, celowości, realizacji, waleczności, mocy, odwagi, czyli kawałek takiej męskości, która zdobywa, walczy i to jest wojownik w świetle, czyli akcyjność, szybkość, struktura, wiem, co mam robić, wiem, jak ja sobie, realizacja, działanie, lojalność, moc, pewnego typu odwaga do podejmowania ryzyka. A cień, no cóż, cień wojownika to przemoc, agresja, sadyzm, impulsywność, brak dystansu do pewnych rzeczy, nadużywanie swojej władzy, czyli jestem taki na serio, nie mam dystansu, nie umiem przegrywać, obrażam się, jak przegram. Taka niezdrowa rywalizacja, to jest wojownik z cienia. Czyli każdy aspekt, to jest nasze ludzkie, ma swoje spektrum światła i spektrum cienia. No właśnie, a czym jest tak naprawdę w tym momencie owy król? Jak dla mnie, i to jest taki trochę w moim spojrzeniu na to, król jest takim połączeniem i wypadkową wszystkich tych aspektów, o których mówiłam, w spektrum światła. Tak? Czyli żeby podsumować takie najważniejsze elementy króla, to mężczyzna pełny, to nazywam to królem, analogicznie kobietę pełną, czyli też we wszystkich aspektach światła, to będzie bogini, królowa, to mężczyzna, który o siebie dba, który jest obecny w sobie. Ceni siebie, ale ceni swoją seksualność, ale nie używa jej w celu pozyskania. Wolny od konsekwencji i cudzych ograniczeń. Jest celowy, jest mądry, ma szacunek do siebie i ma szacunek do innych. Zna konsekwencje swoich działań, dba o swoje granice, szanuje granice innych, emanuje z siebie swoimi takimi wysokimi jakościami, ma wysokie standardy wobec siebie, szanuje
kobiety, ale też szanuje swoją męskość. No i teraz pytanie do ciebie na sam koniec. Czy jesteś kobietą czy mężczyzną? Znasz takich królów? Jeśli tak, to podziel się, bo ja znam kilku, są to moi znajomi i to nie o to chodzi, że są to osoby idealne, czy są to mężczyźni idealni, natomiast to, co czyni ich moim zdaniem królami, to właśnie to, że są absolutnie świadomymi siebie, celowymi, mężczyznami, czują, ale i są bardzo logiczni, mają kierunek życia, to ich czyni właśnie królami. Jak dla mnie, oczywiście to jest moje tutaj osobiste spojrzenie, a jeśli jesteś mężczyzną, to przyjrzyj się, gdzie masz te swoje światło, gdzie masz swoje cienie, co warto i jak warto w siebie zainwestować. I teraz jak to zmienić i jak to zrobić, żeby być bardziej królem, żeby wszystkie te aspekty bardziej funkcjonowały w spektrum światła niż w cienia. No cóż, po pierwsze ja to zawsze mówię. Przyjrzeć się sobie, siąść na tyłku, popatrzeć uczciwie na siebie, gdzie jest mój cień, gdzie się zachowuję właśnie jak chłopiec, gdzie się zachowuję jak kochanek, ale z cienia. Przyjrzeć się, jakie to niesie konsekwencje dla mnie samego, dla mnie i dla otoczenia, i zacząć uczyć się po prostu zachowywać inaczej. Tak, czasem do tego będzie potrzebna terapia. Nie wstydzić się prosić o pomoc. Pójść na jakąś sensowną terapię, do jakiegoś sensownego psychologa, zrobić jakiś program coachingowy. Proponuję raczej do mężczyzn i to takich, którzy rzeczywiście też są w aspekcie króla, jak się im przyglądasz nawet publicznie. I postawić sobie cele i wyjść czasem z pieluch, nie być w roli już ofiary, że przez te złe kobiety tak się dzieje, czyli wziąć swoje odpowiedzialności, czy tak było, bo mój ojciec był alkoholikiem. Tak to było, ale im dłużej tkwisz w tym, im dłużej tłumaczysz swoje pewne historie w życiu, tym, że było kiedyś jakoś w przeszłości, tym dłużej ta przeszłość wpływa na ciebie i tym trudniej ci zbudować naprawdę ciekawe, atrakcyjne życie, do czego cię naprawdę zachęcam. Jako mężczyznę, a kobiety do tego, żeby widzieć to w sobie i w mężczyznach, i nie pomagać mężczyznom, bo tego nie można, bo wchodzimy właśnie w rolę matek wobec chłopców, ale przynajmniej tyle, żeby zauważać, kiedy funkcjonują mężczyźni właśnie z miejsca swojego światła, w którymkolwiek z tych archetypów. Wszystkie są potrzebne, i tworzą tego pełnego króla. Dziękuję serdecznie.